Widzowie, najszybszy wyścig na kanale, czy zdążycie zostawić łapkę w górę, zanim zatamuje wodę? Patrzcie, już nie ma nic! O kurde, ja wam prawie nic czasu nie zostawiłem. Dobra, jeszcze macie 3, 2, 1, klikaj łapkę. No właśnie, bo cała woda została zatamowana. W sumie, dlaczego ja to robię? Hola, hola, pozwól, że zajmę ci tylko kilka sekund, a dowiesz się o czymś naprawdę wspaniałym, bo mam przyszykowany dla was konkurs, gdzie do wygrania jest dobrowolna gra spośród tej całej listy, którą tutaj mam. Wystarczy, że wbijecie w link podany w opisie, piszecie literkę i wyświetla wam się lista gier, która można tutaj wygrać. Wybieracie, ja załóżmy wybiorę sobie to FIFA 22, klikam, uwaga, weź udział, zjeżdżam tutaj na dół i mogę zwiększyć swoje szanse na wygraną poprzez śledzenie na Twitterze, Instagramie, obserwowanie mojego Instagrama oraz mojego kanału YouTube. Wyniki będą już za niespełna miesiąc. Nieco więcej na temat Instant Gaming, jest to strona, na której możecie kupić w dobrych cenach klucze do gier na różne platformy. Zachęcam serdecznie, link będzie w opisie, bierzcie udział w konkursie, korzystajcie, załóżcie sobie konto i co, miłego korzystania, przechodzimy do odcinka. Nie mam pojęcia, ale ogólnie czuję się dzisiaj jakoś mega dziwnie, naprawdę ciężko i muszę wam o czymś naprawdę ważnym powiedzieć, posłuchajcie mnie uważnie. Wstałem dzisiaj rano i po prostu jakby nie wiem, miałem taki sen, coś mi się po prostu w głowie ustawiło, że na moim świecie w Minecrafcie stało się coś naprawdę bardzo złego, że zaczyna się dzisiaj coś bardzo złego i dlatego, nie wiem, wbiłem na świat w Minecrafcie, patrzcie, widzicie ile tam jest gąbek, wczoraj tego nie było, we wczorajszym odcinku jakby trochę trollowałem Huggiego Wuggiego z Poppy Playtime'a, bo wiecie, na początku byłem dla niego dobry i tak dalej, że niby niszczymy wodę, wiadomo, stawiałem te gąbki, ale nie aż tyle, to jest nieprawdopodobne, co tu się odwaliło, muszę zaraz iść tam koniecznie sprawdzić, mam najgorsze uczucia, że on, nie wiem, coś gdzieś, ktoś przyszedł do niego pomóc mu i on z kimś tam na mnie czeka, nie mam bladego pojęcia, boję się strasznie, zanim tam jeszcze pójdę, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, tu się znajduje czerwony przycisk od subskrypcji, wbijamy 150 tysięcy. Zobaczcie sami teraz, jak malutko subskrypcji mi brakuje do 150 tysięcy. Jak mogę prosić, zostawcie tylko jedną subskrypcję, będę naprawdę wdzięczny. Na 150 tysięcy nagram odcinek z jakimś widzem, subskrybentem z mojego kanału, więc zachęcam serdecznie subskrybować mój kanał. Macie szansę właśnie później wystąpić u mnie na odcinku, także każdemu polecam. Oprócz tego, że mam dzisiaj dużo gąbek, no to jeszcze ze wczoraj mi zostało trochę w sumie, jedno wiaderko wody tylko. Jestem póki co na Game Mode Creative, bo się trochę nie będę ukrywał, że się po prostu... O, jeszcze dobra, nieważne, to było ze strachu. Trochę się boję po prostu, więc nie wiem, tutaj w tym miejscu może... Ej, dobra, chciałem wam się spytać, jak myślicie, co mam tutaj schowane. Patrzcie, mam tutaj serce Huggiego Wuggiego. Wczoraj, jak wiecie, na początku byłem taki dobry i tak dalej, a później zacząłem go trollować i wypadło mu serce, wyleciało po prostu, stracił serce. No i, no nie wiem, no wydawałoby się, że on powinien tam leżeć, tak jak wczoraj było, ale coś mnie niepokoi, że go tam nie ma, jest za dużo gąbek, albo on jest, nie wiem, przyszedł ktoś, mu pomógł po prostu z jego rodziny, postawiali więcej gąbek, żebym się wystraszył, nie mam pojęcia, muszę to koniecznie sprawdzić, gdyby co, na środku ekranu jeszcze wyświetlam ostatnią obserwującą osobę z Instagrama, wystarczy, że tylko, jak chcecie się pojawić, wystarczy, że wbijecie, zaobserwujecie mój Instagram, link jest w opisie. No dobrze, ja się boję i to serio mocno, no ale co, no pójdę to sprawdzić na spokojnie, czekajcie, jeszcze nikt mnie tutaj nie śledzi. O, krówka, co ty się tak dziwnie obróciłaś? Ty tu jesteś moim monitoringiem, prawda? Już kiedyś cię tak nazwałem, już bardzo dawno temu, jak to nagrywałem. Czy ty dzisiaj kogoś tu widziałeś podejrzanego? Ale masz ucho w ogóle, taki inny kolor. No a ty też się rozglądasz, aha. I masz mnie w dupie, okej, rozumiem. Dobra, gdyby co, to proszę jak najwięcej informacji, tam też się znajduje mój monitoring. Ogólnie to wiecie co, ja sobie podlecę na kreatywie tutaj jeszcze i chciałem to zniszczyć, nie chcę tych rzeczy, korzystając, że jestem na Game Mode Creative, jakby powoli zaczynamy pozbywać się Huggiego Wuggiego, także tych rzeczy też się pozbywamy, nie będzie tu żadnych trumien, żadnych innych takich rzeczy. Dobra, podejdźmy na razie z tej strony i zobaczmy, czy coś tutaj jest. Nie wiem, postanowię chyba dzisiaj jeszcze... Znaczy ogólnie dzisiaj, tak myślę sobie, dobra, na razie nie widzę, że wybuduję sobie taki domek ochronny, lepszy zdecydowanie niż ten mam. Wiecie, może z jakiegoś obsydianu, cokolwiek, zobaczymy, tak, żeby, no, ej, nie no, zobaczcie. Nawet w środku jest pełno tych gąbek, kurczę, czemu aż tyle tego tutaj się znajduje? Co jest grane? No zobaczcie w środku, aż sobie wleciałem tutaj. Czy Huggy Wuggy gdzieś tutaj nie leży? Ty, nie widzę, ale czekajcie, mam pomysł, no, kto wizja, okej. Kurczę, jest mi głupio, że tak nadużywam kreatywa, nie powinien tego robić, no ale widzowie, no sami rozumiecie, ja się boję po prostu teraz, bo nie wiem, czy ktoś tu nie przyszedł mu pomóc, tej gąbki jest za dużo, ja go oczywiście zaraz wyłączę, zobaczymy, jeżeli on będzie leżał, ten Huggy Wuggy, bez problemu go wyłączę i tak dalej, nie ma żadnej możliwości, nie będę się wspomagał żadnymi, wiecie, game od kreatywie i tak dalej, okej, przejdźmy dalej, póki co nigdzie tutaj nie widzę, ale nawet ktoś tutaj otoczył w taki sposób, żeby ta woda się nie wylewała, co jest grane. Ale tu jeszcze wczoraj Huggy Wuggy budował swój domek. W sumie skąd on by miał tyle gąbki, jeżeli on by to zrobił? Chyba że ktoś mu przyszedł i pomógł, nie mam pojęcia. Tam nie widać, nikt na drzewach mnie nie obserwuje. Dobra, krówka się patrzy w taki sposób, dobrze. Aha, tu to już było. Ty, są tabliczki, czekajcie, ja nie będę tego czytał. Które prowadzą do środka. Ja pierdzielę, boję się tego czytać, nie patrzę na razie. No to mam przerąbane. Widzowie, w tym miejscu, dokładnie gdzieś tutaj, leżał wczoraj Huggy Wuggy i tu było pełno wody, on leżał przy wodzie. I gdzieś tutaj stracił te serce właśnie. I jego nie ma, no gdzieś tutaj to było. I nie wierzę, czyli zwiał po prostu, albo gdzieś mnie śledzi teraz, nie mam pojęcia. Ktoś mu musiał pomóc, no przecież on by nie dał rady samemu sobie tak wstać i wiecie, nie? Nagle zwiać po prostu. To jest niemożliwe. Ja pierdzielę. Dobrze, zaczynamy czytać, o może od tej strony. Czekaj, a może, a czekaj, jakby to zacząć? Czekaj, może tutaj. Ty zniszczyłeś przyjaźń. O kurde, ty zniszczyłeś przyjaźń. Jaka przyjaźń? Przecież my nie mieliśmy żadnej przyjaźni między sobą. O co ci chodzi, człowieku? Dobra, dalej. Udaje, że nie pamiętka. Aż. Ale jak nie pamiętam, co jest grane? Jeszcze jakaś wiadomość mi przyszła. Mniejsza z tym teraz, nie mam czasu. Przeklość mi. Czekaj, przeszłość mi kto, że ja ci przypominać. Aha. Aha, czekajcie. Ty nie pamiętasz przeszłości, mimo że ja ci przypomnieć. O, przypominam. Ale o co mu chodzi, widzowie? No przecież naprawdę sobie nic nie przypominam. To nie może być raczej wątpię, żeby to było to, o czym wy piszecie. No bo jak niby na tym świecie, co ja? Dobra, mniejsza. To koniec męczarnia dla mnie. To koniec męczarni dla mnie, czyli chodzi mu o to, że już nie będzie dłużej, wiecie, w wodzie i tak dalej. Ja pierdzielę. Dobra, poczekajcie. Co tu jeszcze? Walczyć nie masz z nami szans. A nie, czekaj, tu jest inaczej jakoś. Ej, zniszczyłem przypadek, kurde, nie wiem co tam było. Wczoraj mnie oszukałeś. Za wszystko ciężko zapłacisz. O kurde, to już są nieźle. Mówi, że wczoraj go szukałem i za wszystko teraz ciężko zapłacę. Co jest grane? Reakcje ci uciekaj. Nie, jestem twardy. No chyba, że ktoś by mnie teraz darował, to bym spierdzielał stąd po prostu. Ojejku. Walczyć nie masz z nami szans. Co? Czyli ich jest naprawdę więcej. I on mówi, że nie mam szans z nimi walczyć. Play Poppy Time nie jest samemu, widzowie. Chyba, że on po prostu... Ja mam też na to zamysł taki, widzowie, że on tu po prostu, wiecie co? Postawiał dużo tych gąbek, nie? Postawiał tych tabliczek informacji i gdzieś się chowa, nie uciekł. Nikt po niego nie przyszedł, tylko w sumie jakby to on samemu zrobił? Nie miał szans, by odzyskać siły. Tym bardziej, że była woda, stracił serce nawet. No jak to jest możliwe? Wszystko ciężko zapłacisz, radzę ci uciekaj, okej, walczyć nie ma szans, to już było, teraz tutaj się ciągnie coś. Z dnia na dzień, na dziken, co mi, jakiś dzikami on grozi? Nie no, chodzi chyba o to, że z dnia na dzień. Będzie tylko gorzej dla ciebie, dla mnie będzie tylko gorzej z dnia na dzień, no zobaczymy. Obiecuję skeprzyki, idziemy po ciebie. Ty, no on mi teraz obiecuje, że po mnie przyjdą. Ja pierdzielę, no nieźle. Będziesz znickał jak woda. Co? Będę znikał jak to... Czyli to jego robota ta woda, na pewno. I on mówi, że będę znikał w takim tempie jak ta jego woda. Czyli wychodzi na to, że ja jestem jego słabym punktem, czy o co chodzi? Może tak, skoro był w tej... Ty, a może on teraz tu jest w tej pułapce? Zobaczmy sobie. Nie, nie ma go już w tej pułapce. Kurde, widzowie, on zwiał nam naprawdę chyba. Jaki przypał. Dobra, bierzemy to szkło, tą pułapkę trzeba naprawić. On tu jeszcze się w niej znajdzie, zobaczycie. Czyli nie, no ja na pewno nic takiego nie zrobiłem. No kurde, nie wiem co myśleć. Obiecuję, będziesz znikał jak woda z tego świata, a że świata niby. Dowiem się tylko, czego ty nienakwidzisz i wykorzystam. A, czyli nie wie, co jest moim słabym punktem. Wydaje mi się, że ja nie mam słabego punktu, kurczę. No, ciężko raczej znaleźć mój słaby punkt, no nie wiem. Okej. Nikt ani nic cię nie ratike. A, że nic ani nic mnie nie uratuje, no zobaczymy. O, tu jeszcze coś nad toaletą jest. Skończysz tu. Na dole. Aha, że skończę tu na dole. No na pewno. Na pewno. Nie strasz, bo się wiadomo. A tu co daj, że nie jesteś burakiem. A, to jest wczoraj. To wczoraj jak pisał, że nie jestem burakiem, tylko już się zmieniłem na lepsze, widzowie. Ja pierdzielę. Mogłem w sumie wczoraj nie przesadzać z tym trolem i nie robić takich rzeczy. No teraz już mam trudno. Teraz już jest lipa. Dobra, wiecie jaki mam plan? Plan jest taki, bo jak wiemy wszyscy, jedzeniem, na które jakby reaguje tak dobrze Play Poppy Time, czyli za którym idzie, jest oko pająka. Ja porozstawiam tego dużo, spróbujemy go stropić, nie wiem, być może przyjdzie tutaj jeszcze, być może nie przyjdzie, jeżeli przyjdzie, no to znowu poudaje miłego, złapiemy go i wtedy będzie już może jakaś operacja nawet albo coś, nie wiem, albo go złapię do pułapki i wyleję wodę. I zacznę kopać na sam dół, aż do bedrocka. Wyrzucę go z tego świata w przepaść, bo teraz jak wiem, że on tutaj jest, to boję się. Jak, po prostu czuję jego obecność tutaj, nie? Czuję, że coś może zrobić. Dobra, rozstawiamy tego jak najwięcej i niech to się będzie ogólnie ciągło. On pewnie będzie przychodził pod mój domek, także to się będzie ciągło gdzieś tutaj w tą stronę. Pewnie będzie to wszystko zabierał. Czekajcie, na kreatywie sobie teraz podlecę, żeby było trochę wygodniej. Dobra, cyk, cyk. Do wody mu tego nie wyrzucę, wiadomo. Okej, dobra. To jest taka podpucha, nie? Jak to się mówi? Taka psa dla kiełbasa, jedzonko takie, nie? Oczywiście ja, broń Boże, nie porównuję tutaj nic. Dobra, cyk, cyk. O, to jest na takiej zasadzie, jak czasami nie chce wam piesek przejść do drugiego pokoju, nie? Tylko siedzi, a chcecie na przykład, albo nie chce wam zejść tapczana, bo na przykład nie chcecie, żeby wam ubrudził czy coś, bo przyszedł z domku na przykład, nie? Z dworku, przepraszam. No to dajecie mu jedzonko, nie? I prowadzicie go, żeby po prostu rzedł i wam zszedł i nie ubrudził. Okej, robimy to na... Nie no, sporo tego wyrzuciłem, on raczej powinien za tym przyjść, tak mi się wydaje. Dobra, cyk, 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 cyk. I cyk, ej, źle. Dobra, cyk, niech będzie, że niby to nie od razu prowadzi do tego. Dobra, pięknie, ram, pam. I mamy tutaj, i tu, i patrzcie ile tego jeszcze. Tu będzie sporo tego, tu będzie naprawdę sporo. Nawet z całego staka powyrzucam. On powinien to wszystko wziąć. Woda jeszcze, sorry, że ten. Okej, woda, cyk. No, dawaj, raz. I żeby coś było widać tego, nie? O, widać. Dobra, jeszcze tu powyrzucam. Dobra, jak już padnie do wody, przyjdzie tu z powrotem, to będzie po nim. Okej, pułapka zostawiona. Ja teraz game mode survival. I widzowie, no, dziękuję za ten filmik. Wpadajcie na drugi kanał, tam link do drugiego kanału jest w opisie. Wpadajcie do opisu również, bo jest właśnie tam konkurs fajny. Możecie wygrać za darmo grę, wystarczy, że wbijecie na dole w link w konkurs. Na Instant Gaming zrobicie sobie, załóżmy, konto. W sensie, można zrobić konto, logując się przez konto Google, konto Google, sorry, już za dużo mówię po prostu. No i wpisujecie nazwę gry, którą chcecie wygrać, klikacie weź udział, jak wybierzecie grę, możecie zwiększyć szansę przez obserwację mnie na Instagramie, albo subskrypcję mojego kanału, albo obserwację Instant Gaming na Instagramie, na Twitterze i tak dalej. Zachęcam, link jest w opisie, wszystkiego się dowiecie. Serio, za darmo można grę wygrać. Wyniki za niecały miesiąc. Dzięki, widzimy się jutro. Na razie.